Jezus Chrystus, nasz Pan, rzeczywiście odda życie dla naszego zbawienia, rzeczywiście zostanie złożony w grobie i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Podczas liturgii to się uobecnia, nie tylko to wspominamy, ale to się uobecnia. I to dzieło zbawienia, czyli można powiedzieć moment najbardziej doniosły i najważniejszy w historii Wszechświata, on rozpoczyna się od ostatniej wieczerzy. Moi drodzy, to nie jest przypadek, że Bóg w Jezusie Chrystusie, kiedy rozpoczyna dzieło zbawienia, to rozpoczyna od ustanowienia dwóch godnych czci sakramentów, które dzisiaj są w coraz mniejszym poszanowaniu. Chodzi oczywiście o najświętszy sakrament, czyli o Eucharystię i o kapłaństwo. Moi drodzy, popatrzcie, jeżeli chodzi o Eucharystię, jak coraz mniejsza wiara jest w to, że Bóg naprawdę jest obecny w Eucharystii. Albo nawet jeżeli wierzymy, jak z coraz mniejszą czcią obchodzimy się z Eucharystią, coraz bardziej ona nam powszednieje. Popatrzcie, jak coraz mniej z nas uczęszcza na najświętsze misterium, jakim jest Msza Święta. Jest Wielki Czwartek, a nas, można powiedzieć, jest tutaj niewielu. Zanika w nas wiara w to, co Bóg nam dał najcenniejszego. Również jeżeli chodzi o sakrament kapłaństwa, no to ten sakrament jakby w ostatnich latach, dziesięcioleciach coraz bardziej jest atakowany. Coraz bardziej próbuje się ukazać kapłaństwo jako nie tylko coś zwyczajnego, ale nawet coś godnego potępienia. Najświętszy sakrament kapłaństwa. Bardzo często, niestety, nawet my, kapłani, przyczyniamy się do tego i przybieramy styl życia człowieka świeckiego, jakbyśmy nie zauważali tej godności, którą zostaliśmy obdarowani. A to ma naprawdę, moi drodzy, kolosalne znaczenie i cześć do Najświętszego Sakramentu i zrozumienie i uczczenie sakramentu kapłaństwa dla całego misterium zbawienia, którego dokonał Chrystus. Więc przypomnijmy sobie, co tak naprawdę wydarzyło się 2000 lat temu w Wieczerniku. Co Chrystus nam pozostawił, co ustanowił. W pierwszym czytaniu my usłyszeliśmy opowieść ze Starego Testamentu, opowieść wieńcząca niewolę egipską. Wiemy, że Bóg niegdyś wybrał naród. Ten naród popadł w niewolę egipską. 450 lat Izraelici byli w niewoli. Możemy sobie tylko wyobrazić, co to znaczy być w niewoli. To jest ucisk, to jest brak stanowienia o sobie. To jest coś, co nie pozwala nam w pełni cieszyć się godnością człowieka, już nie mówiąc o godności dziecka Bożego. I ci Izraelici wołali do Boga, żeby On ich uwolnił i rzeczywiście uwolnił ich, posłał swojego proroka Mojżesza do Faraona. Ten prorok wobec Faraona pokazywał wielkie znaki, nawet karał Egipt plagami, natomiast Faraon był nieugięty. I przyszła ostatnia plaga, o której dzisiaj usłyszeliśmy. Anioł śmierci, anioł zagłady miał przejść przez Egipt. Bóg Wszechmogący, Bóg nad bogami, dokonał sądu nad Egiptem. Zabił wszystko pierworodne w Egipcie. Natomiast Izraelitom nakazał złożyć ofiarę z baranka jednorocznego i niepokalanego. Wszyscy, którzy pokropili tą krwią odrzwia i progi swoich domów, zostali uwolnieni. Wszyscy, którzy spożywali tego baranka, zostali uwolnieni od tej kary. I rzeczywiście Bóg w taki sposób wyprowadził Egipcjan, wyprowadził Izraelitów. I Izraelici co roku byli zobowiązani do świętowania Paschy. I właśnie podczas takiego świętowania, podczas uroczystości paschalnych, Jezus ustanawia sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. To jest ostatnia wieczerza. Moi drodzy, o co tutaj chodzi? Bóg kiedyś wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, ale to był tylko znak. To nie była rzeczywistość. Jest większa niewola, która dotyka każdego z nas. To jest niewola grzechu i niewola śmierci. My się do niej przyzwyczajamy. Niewola grzechu i niewola śmierci. I Bóg posłał swojego Syna, nowego Mojżesza, po to, żeby właśnie z tej niewoli nas wyprowadził. To On jest prawdziwym barankiem. Pismo Święte mówi, że grzechów nie może zgładzić żadna ofiara z żadnego zwierzęcia. To Chrystus jest niepokalanym barankiem, tylko kiedy On przelewa swoją krew. Kiedy składa ofiarę z siebie samego, my jesteśmy wolni. Moi drodzy, tu chodzi o naszą wolność.
o godność dziecka Bożego. Masz być dzieckiem Boga, nie tylko dzieckiem Adama, dzieckiem grzesznika. I Chrystus od tego rozpoczyna, od ustanowienia tej ofiary, moi drodzy. Tej ofiary. Czym jest Eucharystia? Czym jest Eucharystia? Jak już wspomniałem, żadna ofiara z żadnego zwierzęcia nie jest w stanie zgładzić naszego grzechu. Ale ofiara Chrystusa tak. A więc Chrystus nie składa już ofierze baranka, ale składa samego siebie. Składa samego siebie. Chrystus rzeczywiście za nas umarł. A żebyśmy mogli mieć w tym udział, składa tą ofiarę, zanim w Wielki Piątek złożył ją rzeczywiście, historycznie, cierpiąc na krzyżu, co będziemy przeżywali jutro, najpierw składa ją sakramentalnie, bierze chleb, mówi, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Bierze kielich i mówi, to jest krew moja, która za was będzie wylana. Moi drodzy, Eucharystia, ciało i krew Chrystusa, ten biały opłatek, który my składamy na ołtarzu, nie na stole, na ołtarzu, bo dokonujemy ofiary. To wino, które my wlewamy do kielicha, ono przez posługę kapłańską, a najpierw przez posługę samego Chrystusa 2000 lat temu, stało się i staje się do dzisiaj Jego prawdziwym ciałem i Jego prawdziwą krwią. To nie jest opłatek, to nie jest symbol, to jest prawdziwy Chrystus. Cóż przyszłoby nam z tego, gdyby Jezus Chrystus tylko umarł 2000 lat temu? Albo tylko w wieczerniku jeden raz dokonałby przemienienia chleba w ciało? Czy my moglibyśmy spożywać baranka, który jest naszym ocaleniem? Jego najświętsze ciało, które nas oczyszcza? A więc Eucharystia, moi drodzy, zapominamy o tym. To jest prawdziwy Jezus Chrystus. Aniołowie zasłaniają przed Nim twarz. Ludzie przed Nim są zobowiązani upaść na kolana. To nie jest symbol, to jest sam Bóg. Pismo Święte zabrania nam klękania i kłaniania się temu, co jest tylko i wyłącznie czynem i dziełem rąk ludzkich. Ale tutaj w tym kawałku chleba jest prawdziwy Bóg. My upadamy na kolana. I to śpiewamy w naszych pieśniach. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty. Uwielbiaj swego Pana. Święty, święty, święty. Z jaką czcią powinniśmy podchodzić do tego sakramentu? Prawdziwy Bóg. Prawdziwy Bóg. Ten sam Wszechmogący, który jest w niebiosach. Ten, który dokonał sądu nad Egiptem. Ten, który dokonał tak straszliwego sądu, że wszystko, co pierworodne w Egipcie, zginęło. A swój naród z mocą wyprowadził i uczynił go wolnym. I ten sam Bóg dzisiaj mówi, składaj ofiarę. Składaj ofiarę, w której to ja jestem barankiem ofiarnym. Spożywaj ciało tej ofiary, tego baranka niepokalanego, a jeżeli będziesz je spożywał, będziesz wolny. Moi drodzy, Eucharystia to dla nas nie jest alternatywa, to nie jest dla nas jakiś wybór. To nie jest coś, co my możemy, ale nie musimy. I sam Chrystus o tym mówi, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Ten, kto tą ofiarę spożywa, ten będzie żył na wieki. Ten, kto ją lekceważy, ten pójdzie na potępienie. Taka jest nasza wiara. Bóg daje nam całego siebie. Tylko go przyjąć, oczywiście z czystym sercem. A więc to jest Eucharystia, godna największej czci. Ale to nie wszystko, moi drodzy. Sama msza święta. To nie jest tylko jakiś obrzęd Kościoła, w którym dokonuje się ten przedziwny cud, że Bóg staje się obecny. Ale msza święta, moi drodzy, jest ofiarą. Jest prawdziwą ofiarą Jezusa Chrystusa. My tego nie widzimy, bo to się dzieje pod zasłoną znaków sakramentalnych. Bóg objawia się nam, ale zawsze w sposób nieco ukryty. Tak jak 2000 lat temu Izraelici, którzy patrzyli na Jezusa, widzieli tylko Jego człowieczeństwo, nie widzieli bóstwa. Potrzebna była wiara, żeby patrząc na Chrystusa powiedzieć, nie tylko człowiek, nie tylko prorok, ale Bóg, Pan mój i Bóg mój. Tak samo w Eucharystii Jezus jest jeszcze bardziej ukryty, już nie widzimy nie tylko Jego bóstwa, ale nie widzimy również człowieczeństwa. Ale to jest On, prawdziwy Jezus Chrystus. Ten sam, który 2000 lat temu chodził po Galilei, to samo ciało, ta sama krew, ta sama dusza, to samo bóstwo. Ale moi drodzy, ta ofiara,
którą my składamy, to jest właśnie ta ofiara, która działa się w Wielki Piątek. Nie ma innej ofiary. My tego nie widzimy, bo to jest pod zasłoną znaków, ale moi drodzy, na ołtarzu, gdzie my sprawujemy ofiarę, jest krew. Jest krew. Chrystus tam umiera. Pismo Święte mówi, że tak naprawdę ofiara Jezusa Chrystusa jest tak potężna, tak dostojna i pełna majestatu, że wystarczy, że jeden raz Chrystus umarł, żeby zgładzić grzechy całego świata. Jeden raz, żeby przemienić wszystko. Jeden raz, żeby dosięgnąć nawet nas. Kiedy my natomiast jesteśmy na mszy świętej, nie tylko w Wielki Czwartek, ale również w tygodniu, rano, o 6:30, dokonuje się dokładnie ta sama ofiara. My możemy powiedzieć, że jesteśmy świadkami tego, jak Jezus oddaje swoje życie w Wielki Piątek. Dokładnie to się dzieje. Moi drodzy, my z drżeniem powinniśmy przeżywać mszę świętą. Nie z obojętnością, nie z byle jakością, ale z drżeniem, bo oto teraz, oto za chwilę Chrystus będzie oddawał swoje życie. Liturgia mszy świętej opowiada nam o tym w sakramentalnych znakach, w znakach symbolicznych. Popatrzcie, moi drodzy, w każdej konsekrowanej hostii, więcej, w każdej drobince, w każdym okruchu jest cały Bóg, prawdziwy Bóg, przed którym padają na twarz aniołowie. Jest ktoś cenniejszy od całego wszechświata, ale również we krwi, w każdej kropli konsekrowanego wina, w każdej kropli krwi jest cały Bóg, prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus. Dlatego z taką pieczołowitością kapłani z tym ciałem i z tą krwią się obchodzą, bo to jest prawdziwy Bóg. Ale popatrzcie, chociaż i w krwi, i w ciele jest ten sam Chrystus, to jednak my, kapłani, sprawując mszę świętą, i tak samo zrobił Jezus, kiedy sprawował ostatnią wieczerzę, osobno konsekrujemy ciało, osobno konsekrujemy krew. Dlaczego ta osobność, dlaczego to oddzielenie, moi drodzy? Otóż oddzielenie ciała od krwi oznacza śmierć. Na mszy świętej baranek niepokalany, Jezus Chrystus, oddaje swoje życie. On naprawdę, rzeczywiście, realnie oddaje swoje życie. I to się niczym nie różni od tego, co się stało 2000 lat temu na wzgórze Golgoty. Jezus dokładnie tak samo, absolutnie wszystko oddaje Ojcu. To jest misterium naszego zbawienia, moi drodzy. To jest właśnie msza święta. I paradoksem jest to, że kiedy my przeżywamy naszą wiarę 2000 lat później, my pamiętamy o wszystkim. My pamiętamy przede wszystkim o miłości bliźniego. Pamiętamy o uczynkach miłosierdzia. Pamiętamy o modlitwie. Pamiętamy o innych praktykach religijnych. One są dla nas ważne, przywiązujemy się do nich. W Wielkanoc najbardziej pamiętamy o koszyczku. A tak szybko zapominamy o tym, co jest najistotniejsze. O mszy świętej. Święci mówili, że gdyby chrześcijanie zdawali sobie sprawę, czym jest msza święta, że to jest prawdziwie, realnie obecny Chrystus, to my byśmy się nie mieścili w kościołach. Więc albo zapomnieliśmy, albo nie wierzymy, że tutaj naprawdę Chrystus oddaje za nas życie. Moi drodzy, i druga rzecz, kapłaństwo, sakrament, który co do godności można powiedzieć jest drugim sakramentem po Najświętszej Eucharystii. I znowu my na kapłaństwo patrzymy dzisiaj może trochę z dystansem, prawda? Czasami jeszcze mówimy, że rzeczywiście jest coś w kapłaństwie, coś wyjątkowego. Kapłani to są ludzie wybrani, którzy mogą sprawować te święte tajemnice. Moi drodzy, kapłaństwo nie polega tylko i wyłącznie na tym, że Bóg wybrał pewnych ludzi i dał im pewną moc, dzięki której mogą sprawować misterium Chrystusa. Msza święta, którą my kapłani odprawiamy, to nie jest nasze misterium. My tego nie wymyśliliśmy. My nie jesteśmy zdolni, żeby dokonać ofiary Chrystusa. Więcej. My nie jesteśmy bardzo często zdolni, żeby sami oddać życie, własne życie.
A jednak zostaliśmy dopuszczeni do takiej godności, żeby stanąć przy ołtarzu Chrystusowym i kiedy sami wypowiadamy słowa Jezusa Chrystusa w pierwszej osobie, tak jak my byśmy sprawowali to misterium, to ciało, to chleb przemienia się w ciało Chrystusa. Człowiek nie jest w stanie dokonać misterium Chrystusa, moi drodzy. Czym jest tak naprawdę kapłaństwo? Dlaczego, kiedy my dzisiaj sprawujemy mszę świętą, to Chrystus nieodwołalnie działa? Dlaczego Chrystus jest jakby związany wolą kapłana? Dlaczego związany jest jego słowami? Jest zależny od tego, czy kapłan weźmie chleb i wypowie słowa konsekracji. Nie dlatego, że dostaliśmy taki dar, moi drodzy. Tylko Chrystus może oddać swoje życie Ojcu. Tylko Chrystus może nas zbawić. Kapłaństwo polega na tym, że Chrystus tak ściśle wiąże się z człowiekiem, że mieszka w nim niemal dosłownie. Łączy się z nim w jedno. Także kiedy kapłan wypowiada słowa, to Chrystus je wypowiada. Kiedy kapłan dotyka chleb, to Chrystus dotyka tego chleba. Kiedy kapłan odpuszcza grzechy, to Chrystus odpuszcza grzechy. Moi drodzy, to jest zobowiązujące. To jest bardzo zobowiązujące. Z tego względu właśnie kapłan nie tylko może sobie żyć swoim życiem i przyjść na mszę świętą, odprawić mszę świętą, potem wyjść i znowu żyć swoim życiem. Jeżeli Chrystus tak głęboko w nas mieszka, to my kapłani jesteśmy zobowiązani nie tylko do sprawowania tych misteriów, ale do tego, żeby żyć tak, jak żył Chrystus. Dlatego celibat, dlatego samotność, dlatego ofiara. I po co są te dwa sakramenty, moi drodzy? Ano właśnie po to, żeby to, co wydarzyło się 2000 lat temu, Jezus naprawdę oddał za nas życie, żeby to nie była tylko słodka, tkliwa opowieść, która nas wzruszy i nic nie zmieni w naszym życiu. Ale po to, żeby to nabrało realizmu. Życie kapłańskie ma być pełne realizmu. Kapłan ma być obrazem Chrystusa. Kapłan ma sprawować misterium Chrystusa. Po to, żeby to, o czym my słyszymy w Ewangelii, żeby z opowieści to stało się rzeczywistością. I właśnie dlatego kapłan, młody człowiek, opuszcza świat. Wychodzi z tego świata. Zostaje obmyty przez Chrystusa aż do koniuszka nawet swoich stóp. Czysty od tego świata. Zjednoczony z Chrystusem, aby dzisiaj, 2000 lat później, ludzie w Więczejowie mogli być świadkami ofiary Chrystusa i mogli mieć w niej udział. To jest właśnie kapłaństwo i to jest właśnie Eucharystia. Więc moi drodzy, Wielki Czwartek to jest początek. Chrystus, zanim oddaje swoje życie w historii, zanim zostanie złożony do grobu i zanim zmartwychwstanie, chce zostać obecny w taki sposób, aby to misterium to nie był tylko jeden dzień, jeden punkt w historii, ale żeby ono trwało i obejmowało wszystkie czasy i wszystkie miejsca na ziemi. To jest właśnie Kościół katolicki, moi drodzy. I ze względu na taką godność tych dwóch sakramentów, my jako kapłani prosimy was tylko o dwie rzeczy. I właściwie prosimy was co niedzielę, właściwie za każdym razem, kiedy sprawujemy, kiedy posługujemy pośród was, prosimy was tylko o dwie rzeczy. Pierwsza, zachowajcie cześć do Najświętszego Sakramentu. Moi drodzy, my nie po to oddaliśmy życie, nie po to nie założyliśmy rodzin, żeby was uczyć tylko moralności, żebyście byli dobrymi ludźmi, żebyście dobrze żyli. My poświęciliśmy życie, żeby służyć Chrystusowi, który jest w Eucharystii. Oddajcie Mu cześć. Nie wstydźcie się przed Nim uklęknąć. Oczyśćcie swoje dusze i przyjmujcie Go do swoich serc. Niech ten Chrystus będzie centrum waszego życia, bo o to właśnie nam chodzi. Nie o nas, o Chrystusa. Oddajcie cześć Chrystusowi, który jest pośród nas. Niech On będzie wywyższony. I o drugą rzecz was prosimy. Zostaliśmy powołani do rzeczy, których nie jesteśmy godni i którym niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie sprostać. Nie tylko uobecniać misteria Chrystusa, ale żyć tak jak Chrystus.
osamotnieniu, czasami w niezrozumieniu, czasami w pogardzie. Módlcie się za swoich kapłanów, żeby kapłana nie brakło. Bo jak kapłana braknie, to Wielki Piątek będzie tylko w Wielki Piątek 2000 lat temu. A jak kapłan będzie, to Wielki Piątek jest w waszym życiu obecny tu i teraz. Jak kapłana braknie, to ten baranek, który leczy wasze grzechy i daje wam zbawienie, daje wam życie wieczne, on będzie udziałem tylko tych ludzi z przeszłości, waszych ojców, waszych matek. A jeżeli kapłan będzie, to możecie spożywać ciało Chrystusa. I Bóg rzeczywiście nie będzie kimś odległym, ale będzie kimś, kto dotyka waszego życia. A koniec tego życia nie będzie końcem. Bo właśnie to lekarstwo, ta Eucharystia, ona leczy nas z niewoli grzechu i z niewoli śmierci. Dopóki jest kapłaństwo, dopóki jest Eucharystia, to jesteście wolni. Jeżeli zabraknie kapłaństwa i zabraknie Eucharystii, staniecie się niewolnikami grzechu i świata. A więc oddajcie cześć Najświętszej Eucharystii i módlcie się za swoich kapłanów. Amen.